sampierw przed odcinkiem chcielibyśmy podziękować bardzo serdecznie całemu klubowi Włókniarz Częstochowa, a szczególnie pani oczywiście Patrycji Świącik za udostępnienie właśnie tych pięknych kurteczek. I też mamy koszuleczki, żeby nie było, cały komplecik mamy i w takich rozmiarach jak sobie zażyczyliśmy. No pokaż, pokaż. Dzień dobry! Powiem ci, Patryku, że, że y, bardzo fajnie ten lewek na tobie wygląda. Nie? <laughs> no, jest tak powiem, powiem ci... szczerze, że tak, wiesz, pobabnie. O, może, może w ten sposób to skwituje. Cześć, kochani, Tak witaj serdecznie. E, witajcie, e, kochani, cześć, Darku. E, no tak, e, musimy oczywiście się przywitać z e, naszym nowym członkiem zarządu, dopóki nie będzie go na naszej tej etykietce przedniej, przed odcinkiem to oczywiście będziemy mówić. Adam Szmajdziński to nasz nowy członek zarządu, Adamie Okej, kciuk w górę. Oczywiście dziękujemy, że jesteś z nami, że nas wspierasz najwyższą możliwą kwotą, która jest na naszym patronacie, który się właśnie wyświetla, kochani, i co oczywiście całej naszej trójce tak naprawdę dziękujemy i zapraszamy do wsparcia do, przynajmniej wejścia na ten profil, zobaczycie sobie. O co tak naprawdę nam chodzi, żeby tutaj Darek nie znowu nie, nie atakował pytania. A potem ci to z tywa? Tak sobie tam <laughs> przeczytajcie, tam wszystko jest napisane. O, ty ja nie może być. się tłumaczyć. Żeby się nie rozwodzić. Oczywiście zapraszamy do dyskusji, oczywiście tam też mamy, bo teraz wiecie, że ten odcinek wychodzi od praktycznie dwa dni później, ze względu na święta, ale też hopsztosy i tak dalej. Tam najwięk zawsze mamy z wami kontakt, tam ogłaszamy co jest, co się dzieje, jakie problemy i tak dalej. Na Instagramie również znajdziecie komunikaty i inne tam o Park Maszyn aliasy. Na Facebooku, na grupie otwartej Maszyn Park y, również dostaniecie powiadomienia o, kiedy tym, o, o tym, kiedy wychodzą odcinki, w momencie samego wyjścia. No, ale jak właśnie jak chcecie na ten Patronite, jeszcze raz tutaj wyświetlimy, wskoczyć, to tam jest mowa o grupie zamkniętej. Będziecie mogli mieć troszeczkę bardziej bliższy kontakt z nami, tak? I inny wpływ zupełnie na, ten, na kreowanie tego programu. Tak jest. I tak jak mówimy, zawsze jesteśmy na tym czacie, całym na dole oczywiście słuchacze podcastowi tego nie uraczą takiego kontaktu mm. bezpośredniego, ale zawsze można jakiś komentarz zostawić, na przykład jakieś gwiazdki czy coś tam, bo tu, nigdy o tym nie mówimy, Darku, ale na mm. jakimś tam Spotify czy na jakichś podcastowych aplikacjach tam też można coś kliknąć i, e, i się podzielić tym kontentem i skomentować pewnie to tam też będzie nam bardzo miło, jeżeli mm. to zrobicie. Dziękujemy w ogóle serdecznie wszystkim, którzy nas wspierają. Tym, którzy nas nie lubią za bardzo, no to przepraszamy, nie jesteśmy dla każdego, my się też uczymy, my jesteśmy też ziomkami, którzy po godzinach to robią. Chcielibyśmy... Nie, no nigdy temu... nie będziemy dla każdego uczelni <grymna> osobiu to <grymna> sobie, <co grymna> powiedzieć tak jest. To nie pomidorowa. Natomiast y, chcemy mimo wszystko się rozwijać, po to nam ten Patronite. No i parcie na szkołę, ale to już wiadomo, nie? Natura ludzka w każdym razie dziękujemy serdecznie, że od Was z tylu przyszło nowych yy, yy, subskrybentów chcemy. Może jeszcze w kwietniu, nie wiadomo czy to się uda do tysiąca, albo jak najbliżej tego tysiąca się zbliżyć. Więc prosimy jeszcze o lajki, właśnie komentarze, to nam pomaga. Ta poszta wiralna, pantoflowa przyczynia się do tego, że o Parku Marsznym mówi się ciutkę więcej. A ja teraz dla tych takich, którzy są bardzo niecierpliwi yy, opinii o tym meczu, czy, czy bardziej o tym, co tam się w tym meczu działo i mam taką Anima nie animację, tylko taką pantomimę przygotowaną Aha. z racji tego, jak ten mecz wyglądał. I, i chciałbym to szybko zaprezentować. Aha. Bieg pierwszy tu, bieg drugi tu, bieg trzeci tu, bieg czwarty tu, bieg piąty tu, szósty, siódmy. A potem ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty. Koniec. Dziękuję. Ja Chciałem powiedzieć, że tak, że generalnie masakra jak to się i tak wynik rozstrzygnięty w ostatnim biegu mhm. i dokładnie 8 biegów wygrała Wiesz... drużyna wygrana 7 przegrana. Masakra jeśli chodzi o to. Ty to przedstawiłeś w formie takiego szkieletu można powiedzieć, ale gdyby dodać do tego jakąś onomatopeję to można by powiedzieć, że to było bo naprawdę tak się działo. Mogę ci, po... Darku, to, to, to powiedzieć przed, przed nagraniem, to byś dodał te dziękowe. Po coś na studia się szło. Ale to rzeczywiście <laughs> można powiedzieć, że ten bieg, ten bieg, ten, to spotkanie, ten mecz miał y, zawierał w sobie tylko, można powiedzieć, 14 mijanek. O dwie więcej niż we wspomnianym y, meczu w Lesznie, gdzie Unia podjęła. Ponad podejmowała... dwa razy mniej niż w Grudziądzu. Stal. Tak jest, ale działo się tyle, że wiele osób na naszym w YouTubie, w ankiecie wpisało, bo podaliśmy tylko dwa mecze niedzielne, ja podałem, ale mogłem za, też do, dorzucić ten Grudziąd z Wrocław, bo kilka osób w komentarzach zagłosowało na ten mecz, więc, Natomiast e, zastanawiałem się, który mecz był meczem kolejki, dlatego że Leszno wiadomo, tak? Tam były hopsztosy związane z regulaminem, a tutaj no niesamowite ściganie i wydaje mi się, że to był najlepszy, najładniej wyglądający mecz i aż się zdziwiłem, że... No nie zdziwiłem się, ale wiecie, że ja mam taki troszeczkę nie hejt, ale nie lubię tego lubelskiego toru strasznie, a już w Grand Prix to w ogóle, a tutaj aż, no, idealne drużyny się spotkały w tym spotkaniu. Tak, tak, dokładnie. I jeszcze do też mijanki, mijankom chyba też nie nierówny, bo bo tutaj się widziało, to, to naprawdę były wielkie nie, mijany, można powiedzieć. Mm -hmm. yy, więc niby tego nie było za dużo w porównaniu do tego grudziądza, który chyba jednak można powiedzieć, że, że pretenduje do, do już teraz no, do gdzieś tam czołówki meczów sezonu pewnie. Bo, bo, no bo tak czasami jak ktoś strzeli karnego, jak już to ostatnio powiedziałem, z przewrotki, to chociaż to jest pierwsza kolejka, yy, to, to jednak można. Tak strzelać, że gdzieś będzie w czołówce najlepszych karnych sezonu. Mm. Mniej więcej tak ten mecz w Grudziądzy wyglądał, ale tutaj właśnie te punktowanie się do, do 14 biegu, gdzie był remis. M, niesamowite emocje e, i to, jak się właśnie to, to rozgrywało e, i tak naprawdę można się rozpływać też nad poszczególnymi zawodnikami. E, wiadomo, e, jaki sztos odwalił Drabik, który w całym mm. meczu stracił tylko dwa punkty, ale jak on jechał, jaka to była pewność, jaka to była. Finezja, mm. ale też i Częstochowa właśnie. Lindgren zaskoczył, przecież on miał średnią tutaj 2-0, co tak, tak. mu się nie przetrafiło od 2017 roku i to naprawdę jest powyżej jego średniej, także no, nie mm. róbmy z niego naprawdę zawodnika na 2-2, 2-3, bo on nigdy taki nie był, a tu naprawdę się pokazał i te najważniejsze biegi wygrał. No to, że nie był w 15 to może, może tylko zawdzięczyć no sobie, bo punktów to nie miał na to, ale... Oczywiście. To jest niesamowita Ostatnie sprawa, wygrałem. Patryku, że 43 punktów robi ro punkty robi zespół, który ma bardzo, ale to bardzo wiele problemów, bo juniorka to jest można powiedzieć już w biegu drugim taki symboliczny, symboliczny nie wiem. Naciągam to trochę, bo to za wcześnie jeszcze, żeby tak mówić, ale symboliczna zmiana warty, jeśli chodzi o najlepszą parę juniorską w Polsce i że to właśnie na tym pułapie Cierniak e, Cierniaka i Lampar, Lamparta to jednak Miśkowak i Świdnicki nie są, bo to ich średnia z sezonu całego to jest 1-14, a tu tylko Misiek się zbliżył do 1-0. E, natomiast e, już wtedy się dzieje, już wtedy widać, że, że Lublin naprawdę ma kim kąsać, ale te często stochowa. Ma tego worynę, tak? Ma y, Lindgrena, który dobrze zaczyna, ma Madsena, ale problemy ze Smykiem. Ze smykiem Jepesen y, też y, to nie jest to i, i gorzej jeszcze. Oni też sezonie. Dzisiaj. tak jest. Natomiast y, mimo wszystko te pierwsze dwie jest w zasadzie... Y, Serię, to jest tak naprawdę potem tylko Macem, w zasadzie mamy przez drugą, trzecią serię, i nadal się i, i, i ta trzecia seria jest kluczowa, bo wtedy sześcioma punktami wychodzi na prowadzenie w tej serii, ale ośmioma w ogóle zespół gospodarzy. Dokładnie i naprawdę f, f, e, działo się niesamowicie, można powiedzieć, że, że niby. W pewnym momencie gdzieś tam ten, ten, ten motor no, wyszedł na prowadzenie takie, które wydawało się, że do końca nie odda, hmm. bo wyszedł na 8 punktów i dawało się, że no, teraz to już będzie sztos, a potem niesamowity rewanż za chwilę był oczywiście gości i, i, i niesamowita para właśnie ostateczny. Właśnie ta, która wyprowadziła ten rem w 14 biegu, czyli Lindgren-Worena, a mm. potem Worena-Lindgren, którzy wygrywają właśnie w obydwu tych biegach, i Heukubera, który miał taki nawet dobry mecz, ale niestety no, te dwa biegi ostatnie, dwie jedynki, to tak trochę potem słabo na tym wyniku wyglądają. Oprócz tego Mikkelsen i Cierniak w tych biegach, ale no właśnie działo się niesamowicie i palce ci, które akcje dlatego tak mówi, że te 13 tych tych mijanek, hmm. ale tak sobie wypisałem, że to 13, chyba, nie chyba nie wiem, wszystkie hmm. były piękne. Tak, 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 były naprawdę kapitalne. W ogóle y, już pierwsza seria pokazała, że będzie to meczycho, nie wiem czy właśnie dlatego, że deszcz de facto zrobił ten tor, to znaczy... Aha, Darku, tak. to chciałem powiedzieć, a propos tego, bo mówiłeś już o tych juniorach i teraz nie, nie będziemy wracać, ale hmm. sprawdziłem sobie rok wcześniej, wygrali 4-2, a drugi był Kowalski, Miśkowiak był ostatni. No widzisz, więc... Wiadomo, że lubelscy zawodnicy juniorzy są bardzo mocni u siebie, ale mimo wszystko, nawet w tym pierwszym meczu, tak pojechali kapitalnie i są najlepszą parą, przewodzą i to z, naprawdę z, dużym, z dużą różnicą, bo Hampel, przepraszam, Hampel-Lampart ma 2-0 średnią w ogóle w tych dwóch meczach, a Cierniak 1,75, więc de facto jadą tak jak w zeszłym roku. To Częstochowa nie jest w tym szwungu jeszcze. Zaczęło się bardzo fajnie, widać było, było że ten tor jest do ścigania, dzięki temu, że być może właśnie deszcz zrobił ten tor, jak to zresztą przyznał się Kuciapa bodajże i kapitalne pojedynki były, zwłaszcza w biegu trzecim, kiedy tam doszło do tasowania się. W ogóle Woryna zaczął to wszystko, zawodnik, który nie był może najlepszym w tym meczu, ale jak on się tasował z tym drabikiem, by koniec... On wychodził z... z nie wiem, czy to był bieg z meczu, o tym jeszcze powiemy na koniec, ale to już zwiastowało, że naprawdę tu są zawodnicy, grajkowie, którzy... Prezentują bardzo podobny yy, wachlarz umiejętności, przynajmniej na tym torze. To jest ciekawe zjawisko, że w takim momencie takie można powiedzieć inne drużyny, bo nikt nie skazuje na, na Mistrzostwo Polskie w tym roku włókniarza, jadą tak mhm. przepysznie. Tak, ja też yy, miałem, miałem gdzieś tam z tyłu takie wrażenie, że jednak ten włókniarz to. Yy, do przyjeżdża tutaj z pozycji takiego mocnego underdoga tym bardziej, że ten pierwszy mecz u siebie przegrali, więc wydawało się, że ten Lublin troszeczkę mocniej ich zleje a i, i takie właśnie gdzieś tam ich hopsztosy i takie powracanie do tego wyniku, te, te, te wygrane, to takie mi się wydawało na początku, będą takie jednorazowe wyskoki, ale okazało się, że no przy, przywalili tą końcówkę tak samo, tak naprawdę jak ten Grudziądz z, z tym Wrocławiem też tą czwartą serię tak ją do, dobił, i, i, i zrobił ogromną przewagę i tutaj co z, z kolei nie zrobili przewagę, tylko ym, odzyskali ten remis z, z mm. bardzo dużej ośmiopunktowej straty, więc y, no, czoła chyla przed Włókniarzem, ale boję się Darku, chyba wszyscy i Włókniarze też się boi, że znowu może być sezon, w którym lepiej jeżdżą na wyjeździe niż u siebie. Oby tak nie było i oby jednak ten Lachkędziora ten tor ogarnął i i chłopaki się wzięli, bo, bo, bo to jest silna drużyna, która mm. póki co traci tyle u siebie, że ach, szkoda po prostu tego, 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 tego potencjału. Oczywiście wiadomo, że tu się działo w tym meczu głównie, praktycznie na drugim łuku, i to raczej na jego wyjściu niż wejściu, ale y, wielkim plusem tego widowiska też było to, że jednak ale te tory były dość równe, to znaczy, y, wyskakiwali raz gospodarze, raz goście z tego startu, i to wy, wy, wyskakiwali i z pierwszego i z trzeciego, i z drugiego, i z czwartego, więc nie można było przewidzieć, w którą to stronę pójdzie i na pewno. Y, Mogło to pomóc Częstochowianom, którzy lubią w tym Lublinie jeździć mimo wszystko, mogło to pomóc im ten deszcz, czy w ogóle to zagrożenie nim spowodowane, że, że jednak nie musieli korzystać z, z, w głowie z notatek, tak jak lublinianie, tylko wyczuć ten tor tak jak goście mają w zwyczaju właśnie, kiedy coś takiego niezamierzonego w postaci pogody Andarku. się… Z... A, czwarty bieg? Nie, nie rozczarował Cię pozytywnie a propos Miśka? Tak, właśnie ten zapisałem ten sobie, Misiek atakuje sześć wykrzykników. Wykrzyk, tak, tak, atakuje i, i jak niesamowicie mija. Tak, to tam właśnie było tak, że na samym początku też, bo generalnie ten trzeci i czwarty były świetne mm. biegi, ale to, że, że właśnie ze startu gospodarze Lampart, ale potem Miszkowiak, który właśnie zostaje w, w, wytracona prędkość na Lamparcie, musi tutaj wyhamować, ale potem jednak napędza się. I, 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 I chociaż to jechali mniej więcej parą, ale ostatecznie Dominik odjeżdża i to wykorzystuje Misiek w końcu, mm. właśnie z tym świetnym przełożeniem i generalnie nie daje szans Lampartowi w momencie mijania i nawet na rewanż. Niestety znowu z tyłu je PSN, więc tutaj mm. no, ta, ta, ta kula taka. U nogi ten JPSN, coś chyba się wydaje, że drugi sezon i... Ostatni? No chyba, nie wiem. Ostatni, ostatni. Trzeba zacząć chyba od podstaw, bo jeszcze te płynczuczne wywiady to, to trochę... Że on by to zrobił, nie, w którym tobie nie, nie go chyba. <laughs> nie przysparzają mu chyba no, nowych fanów. Przejdziemy sobie za chwilę do tego zespołu, natomiast potraktujmy na początku zwycięski zespół gospodarzy 47 punktów. Tutaj można powiedzieć, że genialną robotę, najgenialniejszą w całej kolejce, robi Maksym Drabik, który wreszcie do swojego stylu dopasował skuteczność, robi 16 punktów jak na doparowego, doparowego zawodnika, który de facto jest liderem, praktycznie można powiedzieć, teraz po dwóch jeździ jak lidera, przynajmniej ma kolejny mecz w trzeciej. Kolejce, który, w którym będzie mógł to potwierdzić. Robi genialną robotę i yy, aż, aż yy, chyba nie wiem, czy cieszyć się, że miał ten rok, ten rok przerwy, ale no, odbił się niesamowicie. No właśnie, to jest to. Jest to chociaż yy, ja tak naprawdę chyba nie policzyłem w końcu tej ZZ, bo to naprawdę słabo dzisiaj no Tu mamy wygląda, 5 plus 1, że... właśnie, jak spojrzysz. Yy, <laughs> Jeszcze gorzej niż w Gdańsku. Ten... Tak naprawdę, yy, a, a, a wynik zgoła inny. No ale to jest to, że, że właśnie przedarzało się takie. Tak samo jak w pierwszym meczu Mikkelsen był mhm. moim zdaniem rajderem meczu, a miał dwie jedynki, gdzie został przejechany przejechany rozjechany na dwa razy po 5-1. Tutaj mu się przytrafiałem dwa zera z kolei. Mhm. Jakby znowu no ten, ten dorobek jest ostatecznie mniejszy, skromniejszy. Daje radę oczywiście w tym 15- i to, co to była za kwintesencja jazdy mhm. w tym 15, jak oni się ułożyli, jak oni blisko siebie jechali, aż, aż chyba za blisko, ale to jest dopiero jakby taki. To jest skandal, nie. tak widziałeś? <laughs> prawie. <laughs> Dokładnie. Bo aż, aż to niesamowicie wyglądało, jak właśnie można tak, tak razem prawie, prawie właśnie w tym samym mhm. miejscu jechać na, na torze. Nie, że tam ktoś szerzej, ktoś wędzie, tylko właśnie jadą razem. I to naprawdę no już przypieczętowało to oczywiście do zwycięstwa, ale pokazało, że jednak ten Mikkelsen jest, jest jednak ten z prawdziwego zdarzenia. Ale pozostałe biegi właśnie takie były przeplanowane, Stąd pewnie ta zezetka tak, a nie inaczej wyglądała. No ale co trzeba się rozpływać nad Lampartem, nad Cierniakiem, nad tym biegiem juniorskim. A nie można zapominać o tym, co zrobił pan Jarosław Hampel. Dobrze. Panie w Hampel, e, dokładnie o której sytuacji w siódmym biegu, w siódmym biegu? W siódmym no biegu. gdyby tak naprawdę, e, w ogóle wielkie brawa e, dla e, no Hampela i, i za, za to, że e, za ataki, ale i za dobiegnięcie z motocyklem tylko po to, żeby kolega z drużyny przeciwnej, czyli Mateusz Świdnicki, dostał po prostu podwójną wypłatę za ten bieg. No właśnie, więc jakieś duże, duże lata pewnie się yy, z, należy. Chociaż gdzieś tam były takie pokątne rozmowy, zawsze gdzieś dziennikarze dogadują, że jednak tam czasami w klubach to się ugadują, że jednak jak jest takie, taka sytuacja, to jednak płaci się za ten bonus, ale no tutaj po co w ogóle do takiej sytuacji dochodzi, że ktoś tam się prosi o to, co mm. tam mu się należy, czy też nie. Jarek to zrobił tak, że, że dostał brawa niesamowite, bo no, jakby nie było, dzień później kończył 40 lat, yy, więc chyba może to wbrew chciał pokazać, że ten średni wiek to wcale nie on. Mm -hmm. tak, żaden kryzys, żaden kryzys. <laughs> Oczywiście, ale mimo wszystko, właśnie, ja bym się skupił, yy, bo tak, młodzieżowcy to jeszcze możemy o nich za chwilę powiedzieć yy, pojechali swoje i choć cierniak trochę nierówno, to jednak, mimo wszystko, to jest jeszcze młody zawodnik, a Lampart naprawdę. Yy, w dwóch biegach pokazał wielką klasę i, i opanowanie. Hampel natomiast i Kubera. Dwa, dwie, dwa różne, dwie różne postawy, tak naprawdę, bo Dominik nie robi dobrej średniej w tym sezonie, ale wygląda świetnie, tak? Bo i w tym pierwszym meczu, e, który pojechał, wyglądał bardzo dobrze i zdobył tam bodajże, ile to było? E, 8 plus 1, czyli 9. Tu robi 8 punktów, ale problemy ogromne ze sprzętem. To też dzięki bo temu. Pamiętać, że w, w dziewiątym biegu to był defekt na drugim miejscu. drugim miejscu i też w ogóle dzięki temu tylko że tak fajnie pojechał z Bartkiem Smektaną, o ile dobrze pamiętam, poszerzył motor jazdy, to Jarek Hampel zrobił to, co zrobił. Mhm. Yy, w, w, w tym, yy, czy to był ten sam bieg w każdym razie tam, gdzie Jarek zrobił dwa yy, punkty? Mimo wszystko y, szkoda, szkoda, bo trochę może mu to ustawiło po prostu potem te zawody. Bo tam przecież jedno 0 zero zrobił, ale też był moment, kiedy właśnie. Czy to o tym mówimy: w biegu, gdzie przerywa mu maszynę, defektuje. To Jonas Jeppesen mówi, że spokojnie, bo to zrobił na 5-1. Bo się poczuł, że lampart, e, z którym to... przegrał wcześniej, teraz po zewnętrznej był. I... Tutaj jedenasty bieg, tak. Tutaj jedenasty tak. bieg. Y, dokładnie. Y, no. No, mówię, że, że, że tutaj pojechał za smyk za niego hmm. a, i, i naprawdę bądź nie się wypowiadał. Nie wiem, na, na naprawdę, jakaś chyba frustracja, z, z, chyba do siebie tylko, no bo, bo, bo jakby punkty zupełnie tego nie pokazują, a on gdzieś tam właśnie mówi, że, że, że to i tak T51 by przywiózł. No, naprawdę, szczerze wątpię i, i nawet mógłbym się założyć, że tego nie zrobiłby. E, no, chociaż trochę mi szkoda, bo wieszałem na niego. Na nim psy że, że już tam naprawdę ledwo te psy może unieść hmm. od, tego, od tych dwóch sezonów. No, mimo wszystko, ma szczęście zespół lubelski, że jednak jakoś sobie to kleją, że nawet z takimi problemami właśnie jak brak hampela mimo wszystko w tym meczu, bo nie jechał, nic szczególnego starał się, ale no niestety to, co, o czym czego się obawialiśmy, to go nadal trapi, trapi go dość sporo, bo też potem dzień później w złotym kasku, to był ten sam Jarek, tak, A raczej nie ma tych rakiet póki co i prawdopodobnie on nigdy nie jechał, jakby to nie jest z żużla, w takim sensie, że, że, że są tacy, którzy jeżdżą, jeżdżą bardziej widowiskowo i robią lepsze ataki, ale... Kiedyś miał naprawdę te maszyny i jeździł tak jak dzisiaj, by pewnie prawdopodobnie jechał. Bo tam nie widzę za wielkich wahań w jego jeździe. Może to nie jest już taka agresywna jazda, ale trochę jak pieszczek w tym rybniku poniekąd. Że wiedział, że nie ma furmanek, czy wie i, i generalnie nie ma co się tu wychylać i jakiś robić szarż na trzecie, po, trzecią pozycję, będąc 30 metrów za przeciwnikiem. Dwunasty bieg na przykład to jest piękna, piękny przykład właśnie tego, jak, jaki balans na motocyklu, pozycja, jak to się mm. ogląda tego drabika. E, niesamowicie, jak, kiedy najlepiej ze startów wyszedł cierniak, na nim który gdzieś tam blokuje pod bandą drabika. E, ale, ale jednocześnie nie, nie wytraca na tyle prędkości, że, że jednak na trzecim mija mm. smektały, a potem jeszcze cierniaka i, i, i w ogóle wygrywa z jakąś dużą przewagą nad całą resztą. Niesamowicie napędzony, niesamowicie pozytywny. No, na takiego drabika cała Polska czekała, tak naprawdę. To nie tylko motor Lublin. Tak. Akurat im się poszczęściło, że ten zawodnik jest. Nam się chyba poszczęściło, że mamy go. Walid menadżerze za 6,50, tak? No z hakiem, oczywiście. Nie no, rzeczywiście to jest, na to liczyliśmy i to była wielka, niewiadoma, ale ten motor idzie na tego mistrza. Nie wiem, czy koniec końców tam zajedzie, ale tutaj nie ma wątpliwości, że jest to naprawdę, ale to naprawdę kolektyw, i, i mają to szczęście, właśnie, że Juniorka tam jest dość dobrym zalepieniem tych problemów, właśnie, jeśli chodzi o formację, która powinna niby te punkty. Głównie robić. Przejdźmy w takim razie sobie, Patryku, do drużyny częstochowy, do drużyny, która również robi show, tak jak powiedzieliśmy, na wyjeździe lepsze niż u siebie. Yy, coś byś jeszcze tu wyróżnił, no, za dużo o nich nie powiedzieliśmy w zasadzie, ale kto naj, najlepiej, najbardziej zrobił ci, jeśli chodzi o ten zespół? No, chyba ten Lindgren, jednak. Lindgren bo, bo, bo no, i Woryna. Myślę, że oni dwaj. Hmm. Bo, bo Macen gdzieś tam te, te punkty też swoje ładne robił. 11 punktów ciężko się przyczepić, żeby robił zawsze te 13 czy 14. No to jest 220, e, nie? No właśnie, więc, więc Lindgren z Woryną fajnie, bo, bo, bo taki pozytywny był w tych wywiadach po, po meczowych okay. Lindgren, że zrobił swoje, że może ten środek nie był taki idealny, ale jednak 9 plus 1 przywóz i, i mocno się przyczynił do tego, że. No, że można powiedzieć na końcu, jakby tak jakby strzelił tego ostatniego karnego, tak hmm. swojego w tej, w tym, no bo to tak naprawdę to były karne, tak. 1, 5, 5 1, 1,5. Strzelił swojego i potem już mógł powiedzieć: Dobra, zrobiłem swoją robotę, to czy ten następny strzeli, to już nie moja hmm. sprawa. I tak było w 15, że. Oni zostali strzeleni, już teraz wracamy na, 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 te, na, na tą terminologię żużlową. 5-1, niestety, ale, ale te dwa, 13, 14 to, to, to naprawdę pokaz siły i tego, że, że faktycznie rosną ci, ci liderzy i, i ten Mac będzie miał oparcie w kolejnych mm. meczach. I chociaż myślę, że to troszeczkę jak ten Ym, stety, niestety, jak ten Gorzów, bo mm. wydawało się, że oba te zespoły z racji tych, tych wszystkich perturbacji z Rosjanami, że oni najwięcej zyskają mm. i jakby nie było, no, nie wiadomo jeszcze, jak skończy ten Gorzów po tej kolejce, ale prawdopodobnie oba zespoły skończą z zerowym punktem, na, jeżeli chodzi o duże punkty w tabeli. Yy, ale jakie wrażenie zostało, zostawiły? Jedna i druga drużyna po sobie, że to jest tylko kwestia czasu i może szczęścia. Że w kolejnych meczach będzie zupełnie inaczej i y, ciężko upatrywać ich teraz, że, że gdzieś tam będą underdogiem, bo, bo myślę, mhm. że, że z, z taką formą na takim stadionie, na takim torze, który jest tą twierdzą i był w zeszłym roku, y, taki świetny wynik do mhm. końca się ważyło, to naprawdę chyle czoła. Y, ale co, widać, Darku, prosta rzecz kolejny mecz, y, drużyna wygrywa juniorami, tak. Kolejny mecz seniorami, bo tutaj przewaga Częstochowy jest bezdyskusyjna, jeśli chodzi o seniorów. I to głównie przez brak Hampela punktów, bo doliczając punkty, nie doliczając punkty za ZZ, nie podliczając ich mamy 12 punktów, ale 17, gdyby Grisza właśnie zrobił to, co zrobiła, zrobiło za niego zastępstwo, 29 Częstochowa, więc to nie jest najgorzej na wyjeździe. Hmm. Natomiast tutaj robi jednak druga linia w Lublinie, jak dzięki głównie, ale nie tylko Drabikowi, ale Kuberze, właśnie. Kapitalną robotę, ale 11 do 4 wygrywa Lublin z Częstochową, jeśli chodzi o juniorów i zabrakło tutaj to podwójne zwycięstwo. Zaważyło o tym, że nie ma w tym meczu, meczu remisu. Znaczy, wiadomo, że to róż, różnie może, pod, mogłoby potem być, bo jakby zrobili 5-1 z no tak. e, Świdnicki, z Miszkowiakiem juniorskim, no to. Inaczej by się potem, być może, te ich biegi kolejne potoczyły, i może nawet częstochowa by to była w stanie strzelić, tak jak powiedziałeś, gdyby nie to. Tutaj Kasper Woryna jest dla mnie, to może wyprzedza trochę fakty, to stracimy potem mniej czasu na moje gadanie. Autorem biegu, właśnie meczu, czyli wspomniana, wspomniany bieg, bieg numer 3 i walka z przegrana, co, cokolwiek z, za, z Drabikiem za dwa punkty, ale. Kapitalna prędkość fajna, też skuteczność w tym sezonie Woryna ma średnią 1,8259 skuteczność to nie jest najgorzej jak na początek. Pamiętamy, w zeszłym roku dopiero w Gorzowie się przebudził, a tu już to jakoś wygląda. Macen y, jedzie naprawdę w tym sezonie, póki co ciężko tak naprawdę y, oczekiwać jakichś wyżyn większych od niego. No kwestia tego, czy ten jepesent się obudzi, bo jak nie, to ci juniorzy będą musieli się ym, na tyle odczas. Właśnie coś, coś się z tymi juniorami, bo, bo też mówił średnicki Mateusz, że nie po to całą, hmm. całą zimę trenował i, i gdzieś tam pracował nad formą, żeby przywozić jeden punkt w takim meczu, hmm. że to nie o to chodzi w tym sporcie i, i zupełnie się zgadzam z Miśkowiakiem, nie wiedziałem wywiadu, ale że nawet jego te trzy punkty nie cieszą. Hmm. Więc, więc tutaj myślę, że też jest pole do do popisu i do, do poprawy. Nie wiem, czy ten Sen, ale widać, że jeżeli do, do tego e, Macena właśnie do, do faktycznych i praktycznych i teoretycznych liderów e, w postaci Woryny m, i Lindgrena dołączy ta dwójka juniorów mm. na takim poziomie mniej więcej jak w zeszłym roku, to to już może być enough, że tak powiem, wystarczy na to, żeby walczyć z każdym. A JPN no cóż, pewnie będzie ostatecznie tracił biegi na rzecz juniorów, bo, bo tutaj mm. chyba nie ma innej opcji. Yy, a tu spokojnie, może i miśkowie, jakieś i jak już będą w gazie jechać za niego. Bo tutaj chyba no właśnie jest ta duża różnica między pierwszą ligą a drugą, że e, tak naprawdę w lidze, przepraszam, między ekstraligą a pierwszą, że w ekstralidze U24 nie musi w ogóle pojechać ani razu. Mm. A w pierwszej tylko raz może być zmieniony. Tandetna ta różnica, bardzo brzydko to, to, to wszystko śmierdzi mi, nie wiem o co chodzi, dlaczego jest ta w ogóle totalnie nie rozumiem tego rozstrzału, ale tak jest i dlatego dużo na przykład stracił Gdańsk w zeszłym roku, przez to, że, że Gruchalski musiał jechać te biegi, które musiał odjechać, bo nie dało się go wymieniać, a tutaj właśnie ten Jepesen, ta taka lekko kulaj nogi i duża dziura wyrwa w Częstochowie, może być jednak zalapiana tymi juniorami w formie, czy też innymi zawodnikami, w razie jakby była potrzebna taktyczna. No właśnie, ja trochę byłem skołowany, czy dwa razy musi pojechać u 24 na pewno w pierwszej lidze, czy trzy, ale już teraz tego wszystkiego nie ogarniam, ale powiem tylko tyle, kończąc ten temat częstochowski, że... To paradoksalnie dobra sytuacja dla Kuby Miśkowiaka i Mateusza Świdnickiego, którym z całego serca kibicuję, bo Kuba Miśkowiak będzie musiał się nauczyć jednak walczyć, jeżeli chce potem w dorosłym żużlu naprawdę robić różnicę, bo czasami nie będzie szybkiego sprzętu, albo będzie tak szybki, jak szybki będzie sprzęt rywali i wtedy trzeba jednak tych pazurków... jak kiedy jak nie w ostatnim sezonie w sobie utemperować. To samo tyczy się Mateusza Świdnickiego. Patryku, w takim razie nie przedłużając. Akcja meczu, biegi, które chciałbyś wyróżnić? Akcja meczu? Myślę, że to jest ten bieg, <gryw> no właśnie, myślę, że to jest ten, ten w którym tak świetnie pojechał drabik, czyli ten bieg 12, jeśli chodzi o, chociaż to akcja, może bo to tak może podzielmy, podzielmy, to jest akcja, mm -hmm. jeśli chodzi o bieg, to myślę, że to jednak będzie czwarty, gdzie ze startu wyszli gospodarze, albo ten Lampard i ten Miśkowiak, i tam była ta walka i to mi się strasznie podobało, a fair play zawodnik to Hampel, oczywiście bieg Siódmy um, i tyle, bo, bo tak trochę mi przebiegło przez głowę mhm. to, żeby powiedzieć o tym biegu, o którym ty chcesz powiedzieć, ale lepiej, żebyśmy się różnili, bo wtedy będzie więcej kontentu. Który Czyli... mówisz o biegu 14? Lindgren. Tak, 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 tak. Nie wiem, czy się różnimy strasznie, natomiast dla mnie to jest. Nie, nie, nie różnimy, tylko żebyś powiedział o czymś innym po prostu. <laughs> Genialna pika Lindgrena w drugim łuku pod Kuberę. Dla mnie to była taka akcja meczu, bo to był bardzo kluczowy moment i to ten moment Dla mnie zapewnił... to był. Kochani, daleko powiedziałem przed nagraniem taki rzut motocyklem w kubere. No być może, ale czy, czy było to jednak na granicy fair, twoim zdaniem, czy tak troszeczkę? Pewnie nie, nie, pewnie, pewnie. Okay. Ja też nie widzę tu, żeby ktokolwiek miał do kogokolwiek pretensje, ale tak to troszeczkę wyglądało. No bo z dwóch sytuacji, jeśli chodzi o ten mecz, czyli z biegu, jeśli chodzi o bieg 14, i akcję Lindgrena na Kuberę i akcję Kubery rzeczonego na kto bieg czwarty i na chyba Lamparta, Dobrze mówię? Nie, to Miśkowiak został za, zablokowany przez Kuberę, tak, ale tak, tak yy, można powiedzieć. nie, ja napisałem, że Kubera ostro z Miśkowiakiem na wejściu w drugi łuk pierwszego okrążenia. Tak to przynajmniej pamiętam, ale tam była też taka stykowa sytuacja. Niby fair, bo nikt nie ucierpiał, ale to jednak było na ostrzu noża, a Lindgren te, ty, tym motocyklem rzucił bardzo, bardzo zawoławany, po szwedzku sposób i e, robi kapitalny wynik. E, w takim razie, Patryku, rider meczu. Zamieniający na Warcie, moim zdaniem po, po tym meczu, jeśli chodzi o drużynę lubelską, na pozycji prowadzących parę Hampela, czyli, czyli oczywiście pan Drabik, bo tu nie ma innej, innego wyjścia, chyba 16 punktów do, do punktów czterech to chyba jest oczywiste, że trzeba to zamienić i myślę, że od następnego meczu już będziemy odwrotnie ich punktować, mm -hmm. bo to będzie taki rozstrzał chyba, jak będzie tak faktycznie ten 400-letni już Jarek punktował teraz gorzej, żeby go liczyć jako doparowego i myślę, że będzie zmiana w programie, będzie to trochę te pary inaczej ustawione od tego meczu. Być może tak chyba... drabik. No właśnie, bo tego Jarka trzeba będzie jakoś wspomóc mimo wszystko i dać mu te lepsze pola, mm -hmm. <laughs> ale... I senior boostery. Senior Boostery tak jest, natomiast wykorzystać dokładnie to i drabika na mocniejszych przeciwników. Ja tylko powiem, że skoro taki oczywisty jest wybór numer jeden tutaj i na tronie może zasiąść tylko król Maksym, to gdybyśmy taką nie nagrodę pocieszenia, ale takie drugie miejsce wice, jeśli chodzi o Radiara meczu, takiego, jeśli chodzi o takiego, który przyczynił się jakoś bardzo mocno, tak, i zamiast Berła dostanie do, do, do wyniku swojej drużyny i zamiast Berła dostanie, nie wiem, no, talon na popcorn, tak? to to jest Fredka Lindgren z dwóch ostatnich mm -hmm. swoich startów. Bo rzeczywiście końcówka meczu wykonania, wykonaniu fretki, no późno, bo późno i bardzo późno nawet, ale w końcu i to też trzeba sobie powiedzieć jasno i otwarcie. Trzecia kolejka, tak bo tak Właśnie. tylko szybciutko, Częstochowa jedzie, hmm? wiadomo, do Ostrowa, a Lublin u siebie podejmuje grudziąc O... No, czyli będą jakieś takie nudniejsze mecze w tej kolejce. <laughs> Planujesz, jakie jest zwycięstwo Częstochowy w Ostrowie i jaką wygraną Lublina w Grudziądzu, jak bardzo się GKM postawi? Lub, Lublina w Grudziądzu? Yy, aha, nie, 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 nie Grudziądz, Lublina w, Przepraszam, powiedziałem Lublina w Grudziądzu, Lublin podejmuje GKM. A, no tak, tak, to, yy. No, jak GKM utrzyma tą formę, to myślę, że dziesięcioma, nie powinno być wyżej. Mhm. Bo, bo naprawdę, no zacieram ręce na ten mecz, bo, bo jakby dalej chcę sp sp sprawdzić wszystkie, tak naprawdę każdą drużynę, każdą mm -hmm. z ośmiu drużyn chciałbym zobaczyć, co oni pokażą teraz. Bo ostrów u siebie, <grych> jakby patrzyli na tabelę, to jednak z drużyną, która wszystko przegrała. Więc z kim nie wygrywać, jak nie z tą drużyną, która też przegrała wszystko? <grych> Że się żartuję, bo, bo mówię, ten włókniarz zupełnie inaczej mm -hmm. wygląda, ale no. no kiedy i nie z kim wygrywać, jak z, z kimś, to jednak gdzieś tam tę morale, jakkolwiek widać to, ten wzrost formy takiej przede wszystkim mentalnej u tych zawodników częstochowskich, ale jednak punktowo, no to no, no nie mamy punktów, tak? Więc hmm. gdzieś trzeba się ratować, ale, ale ten ostrów może podejść do tego właśnie w ten sposób. Okej, okay, to jest jakaś drużyna, która ma lekko słabszy początek, więc spróbujmy to wykorzystać, więc Drugi. myślę, że będzie wygrana, ale to mhm. nie będzie wysoko, to będzie kilka punktów, może osiem, może, może eee, a, 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 a gdzieś tam tak naprawdę ten, ten, ten Lublin z, z Grudziądzem, no nie wiem, myślę, że każdy wynik jest możliwy, może, mo, może poza minimalną wygraną PKM, u to, to i duża porażka. Mówiłeś dziesięcioma i na, przed na chwilą, więc się tak tylko powtarzam, że dziesięcioma maksymalnie wygrywa Lublin. No, 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 ale tak, okay. ja, ja wiem, 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 tylko tak myślę teraz, co jest, co, gdzie się nie zaskoczę. Także nie będę, wow, szok. No bo to, co pokazuje Grudziąc, to pozwala myśleć, że, 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 że i tam będzie walczył. Tylko mm -hmm. no właśnie, nie ch ch chcę zobaczyć, jak oni tak naprawdę wyglądają po tym trzecim meczu. Chociaż pewnie dalej będzie potem pytanie, a co w czwartym? Tak jest. Ja Coś mi chodzi w głowie, że będzie wynik 49 do 41 dla Częstochowy, lub 51-39 dla Częstochowy, właśnie w Ostrowie. A jeśli chodzi o Grudziądz-Lublin, to mamy tak w Lublinie raz że ZZ, która póki co lepiej jedzie w Grudziądzu, ale Grudziądz pojechał tą ZZ dobrze u siebie z Wrockiem oczywiście, za to Szapoba, ale potem wcześniej w Ostrowie. Tutaj jedzie w Lublinie ta ZZ, a tutaj jest także. Po stronie lubelskiej, ale z Maksymem, który pojedzie 6 biegów, i prawdopodobnie być może blisko tego, chociaż no, będzie na kim sobie połamać Maksymowi te ząbki swoje żużlowe, bo i Niki, i Przemo, i, i Norbert, to może nie być tak łatwo jak z, tutaj z Trzewą. Kto wie? To tyle, kochani, jeśli chodzi o te nasze długie odcinki Uf, nagrywane. Ja tak krótko. jest trochę na live. No, jak jednak mamy to do montażu, oddajemy, to chyba litujemy się nad montażystą i, i po prostu wiemy, że trzeba się. Chociaż nie tniemy nic, to jest kolejna rzecz, że tutaj też nam pasi, to trochę ciutkie, ciutka jakość jest gorsza, jeśli chodzi o audio i wideo, bo, bo jednak live przez streaming, ale No e, i ten wszystko... kombajn stoi u mnie, po, po prawej stronie. Dokładnie. A ja tutaj się nie gnie... normalnie nie gnieżdżę po, na pokojach u teściów, e, także to tyle, jeśli chodzi. Za tobą regularnie co chwilę. No właśnie właśnie patrzę, czy oni tam coś, bo dwa psy trzeba ogarniać. Nieważne. Patronite.pl, ukośnik na park maszyn, dołącz do nas, do naszej społeczności, wspomóż nas, jak denerwujemy cię, ale nie za bardzo. A chcesz, żebyśmy Ciebie mniej denerwowali, byli bardziej profesjonalni. To właśnie o to chodzi, żebyśmy się jeszcze bardziej starali. Twitter i Instagram to Park Maszyn, a Facebook to Park Maszyn, tam również dużo dobrego. Warto zajrzeć wszędzie. Tak jest. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa. Pa.